Macie z kolejnym odcinkiem, to jest kolejny odcinek z Backrooms i tym razem to nie jest jakaś tam random gierka. W zasadzie to można to tak nazwać, bo jest to Backrooms, ale nie gra Backrooms, tylko jesteśmy w grze Roblox. Tak, Roblox na moim kanale. Nie sądziłem, że kiedykolwiek tak coś się zdarzy, ale jak widać, nadszedł czas. Wiem. Roblox jest cringe'ową grą w większości, ale ta gra jest dobra. Ta gra, z tego co widziałem, z tego co grałem chwilę kiedyś Strixu, może kiedyś jeszcze nagram to Strixu. Nie sądzę, że teraz nagrywając samemu, że mi się to uda, ale pomyślałem, że jak nagram to samemu, tak na początek może być, wiecie, fajny klimat. Bo możemy się wczuć w to, jak jesteśmy samotni, jesteśmy samemu w Backrooms. Bo wiecie, Backrooms to jest taka rzecz, że jesteśmy totalnie sami, nie ma dookoła żadnej żywej duszy. A jeśli coś się pojawi, to prawdopodobnie to coś chce nas zaciukać, więc... To będzie zabawne i straszne. Dobra, mamy tu właśnie różne lobby, mamy jakieś... Tytuły developer. Czy ja mogę być tester? Uinfo? Nie, ja mam to wszystko. Ja mam to wszystko zablokowane. Kim ja jestem? Kim jestem? Supporter. Nie, no to wszystko kosztuje, co nie? To wszystko kosztuje. 100% to kosztuje. O nie, to są jakieś różne klasy. A mnie nie stać, jestem biedny, więc będziemy po prostu bez klasy iść. Tu są jakieś dodatkowe rzeczy. Ja nie mam Robuxów, przepraszam bardzo, ale ja nie posiadam Robuxów. No i mamy, no dobra, stwórzmy lobby. Create lobby. Dobra, sukces. Easy, nie da się bardziej niż easy. Szkoda. Dupka. Okej, myślałem, że pisze tam dupka. Okej. Dupka. Code room dupka. Dobra, niech będzie. Zacznijmy grę. O, widziałem. Jakby ta gra nie nazywa się Backrooms, tylko nazywa się jakoś inaczej. Na Robloxie, ale to jest Backrooms. W opisie macie link do właśnie do gierki. W sensie macie nazwę, pełną prawną nazwę gierki w Robloxie. No i do tego macie link do Robloxa. Roblox jest za darmo, więc myślę, że z tym raczej nie ma problemu. Use your headphones for better... dobra, nie. Po co komu słuchawki? Nie, po co? Double tap to skip. Ale co mam skipnąć? Będzie jakaś cutscenka? Jest cutscenka. O, to właśnie to jest z tego oryginalnego. Co się... Wyszły ostatnio, powychodziły takie różne filmiki z Backrooms. I to było właśnie tak zaczynało się jeden z filmików, że po prostu oni nagrywali jakiś film. O mój Boże, ile przycisków. Dobra, to ja pamiętam. Jest ich więcej. Jezus, to wygląda jak Slender. O mój Boże, tam się coś... Ja nie wiem, jak mam iść. To jest najgorsze. Bo jak spotkam, ja nie wiem, ile mam żyć w sumie. Idziemy za strzałkami, jeśli coś... Coś mi wyskoczy zza rogu.
To się zesram. Słyszałam coś. O mój Boże. Strzałka mi pokazała w tą stronę, ale... Czuję się odrobinę zagubiony. O, dobra, do przodu, do przodu. Czy jednak dobrze idę? Nie chciałbym krakać. Mówić, że jest spokojnie. Co? Tak szybko trafiłem do wyjścia? Ja tu speedrun robię. Dobra, włącz mi tu latarkę. Okej, przeszłem lobby. Pierwszy etap przeszłem bez żadnego spotkania z potworem. To jest niemożliwe. Ostatnio jak graliśmy Strixu, to my tam zdychaliśmy jak muchy. I właśnie przeszliśmy tutaj. To jest drugi etap. I w drugim etapie umarliśmy. W sensie ja umarłem, a Trixu się poddała. No bo czasami no ciężej. Ciężej jest robić to samemu. Sądziłem, że lobby, że level 0 zajmie mi więcej czasu, ale nawet nie spotkałem się z żadnym potworem. To było dziwne. To było naprawdę dziwne. Jestem pod wrażeniem, bo widzieliście, była tam kartka, że która mówiła, że jest ich więcej. Że jest ich kilku. Dobra, tutaj to jest po prostu zbierz 6 takich właśnie ten. Dobra. To policzmy. Jest pierwszy. Dobra, tam jest ten potwór. Tam jest... Czy on idzie w moją stronę? On idzie w moją stronę, co nie? Dobra, tu jest drugi. O mój Boże. Złapał mnie. Dobra, złapał mnie. On ma długie macki. On ma długie macki i tutaj mnie złapał, że... Respawn? Tak, tak, oczywiście. Mam 4 jeszcze życia. Powinienem dać radę, co nie? Mam już 2. To mi się nie resetuje, więc... Mam 2 już. To jest to właśnie głupie, że ja nie miałem wtedy... Tam to była ślepa zaułek. Ślepy zaułek to był. A wchodzenie w ślepe zaułki... O mój Boże, on tu jest. To jest najgorsze, co można zrobić i... Denerwuje mnie ta woda. Jezus Maria. Okej, chyba mnie nie widzi. Denerwuje mnie serio ta woda, bo... A, patrzcie, ona się jeszcze buguje, nie? Że wydaje się być niżej. O, a tutaj w ogóle jej nie widać. Dobra. Ona się źle wczytuje. Dobra, coś zebrałem. Nie wiem, czy to ma znaczenie. Nie widzę tego krakena. Już go widzę. Już go widzę. Dobra, bądźmy
dobrej nadziei. Ja tu nie widzę przejścia. Mi się w ogóle nie wczytało. Dobra, to miejsce jest duże, więc... Jest dużo miejsc, które możemy pobiec, ale... Co się dzieje z moim ekranem? O Jezus, ja nic nie widzę. Czy ja wróciłem? Wróciłem do początku. Ale dobre jest chyba to, że on tu nie umie wejść, co nie? Nie potrafi. Mój safe zone. A, no ale mnie widzi. Dobra, to niech... Nie wiem, może jak zgasimy światło, to... Możemy się wychylać. Okej. O mój Boże! O, jak mnie złapał! To było beznadziejne, okej? To było... O mój Boże! Drugi raz mnie złapał i to w dość... prędkim czasie. O Jezus. Dobra. Ja nie wiem, czy on przypadkiem nie widzi mojej latarki. Nie mam pojęcia. I nie wiem, czy on przypadkiem nie jest szybszy, gdy jest w wodzie. O mój Boże, on tu jest. On tu jest! Mr. Tentacle Man. O, tu jest mój safe spot. Dobra. Spokojnie. Mamy trzy, czyli połowa za nami. Tutaj to jest nasze wyjście. Właśnie po to my to zbieramy, żeby spuścić stąd wodę i żeby spłynąć na dół. Tak. O mój Boże. Okej. Okay. On był za rogiem. On był centralnie za rogiem. On tam stoi. Pytanie, czy on teraz będzie się... Czy on odejdzie? Czy będzie się kręcić? Oczywiście, że będzie się tu kręcić. Okej. Ale teoretycznie miałbym szansę, jak tam stał, miałbym szansę iść w drugą stronę. Tylko pytanie, czy on... No właśnie. On se tu paraduje, kiedy mu się podoba. Ojej.
To jest trochę problem. Jak się. No, niby jesteśmy tu bezpieczni, ale. Żeby stąd wyjść. Nie no, widzę, że ekran mi się trzęsie, więc. Wait, what? On zrobił kółko. To było dziwne. Jezus. Człowieku, pływaj. Nie wiem, chyba mnie nie zauważył. Że mam nadzieję. A mam już trójkę. Idzie za mną. Nie wiem, czy on. On chyba słyszy, jak chodzę, albo słyszy, jak. Jak się pluskam. Mam nadzieję, że nie. On mnie widzi. On mnie goni. Dobra. Na razie go tu nie ma. O Jezus, najgorsze jest to, że ja nie wiem, gdzie mogę znaleźć. Myślałem, że to on. Nie! Co ja zrobiłem? Ale w zasadzie, jak go zawołałem w tamto miejsce, to wiem, że powinien tam być przynajmniej. Dobrze, że jest jeden potwór, jakby było ich. Kilka, to by było przerąbane. Myślałem, że to on, czy ja tu już przekręcałem, ja tu przekręcałem, co nie? Tak, przekręcałem, pamiętam. Jezus, wyskakuj, on tam jest. Najgorsze jest to. Najgorsze jest właśnie ten ekran. Co to jest? What the fuck? On miał wtedy taki. On miał już taki uśmiech, czy. Nie, no pewnie nie. Okej. Okay. Drugą stronę szedł. Myślałem, że przyjdzie tak, a ja ucieknę w drugą stronę, a jednak. Co? Idź sobie. Idź sobie. No, znowu tu idzie. Ja pierdzielę. Panie japońskie macki, proszę sobie wyjść. Odejdź. Okej. Okay. Do widzenia. Co to było? Myślałem, że mnie złapał. Ale jednak nie. Dobra, ja go tu zawołam. O, czwarty. Dobra. Mamy czwarty. Jeszcze dwa. O nie, teraz niechcący go zawołałem.
O Jezus, o Jezus, o Jezus. Jak się męczymy, to mi ekran się ściemnia. Tak zauważyłem. Więc nie możemy wiecznie biegać. Niestety. Mam wrażenie, że robię bezsensownie kółka. Aj. Tutaj, gdzie jest to zielone światło, mnie nie było. Ale nie widzę tu żadnego. Korka. Okej. On tu jest. Teraz mnie zauważył. Pora spierdolać. Dobra, w zasadzie to on nie jest aż taki szybki chyba. W sensie, no zależy. Ale chwila sprintu raczej wystarczy. Ok, ten korek już mamy. Czy ja ten już tego nie mam? To jest piąty. Dobra, idzie tu. To jest piąty. Gdzie jest szósty? Pewnie będzie w jakimś takim pojebanym miejscu, co nie? Ten ostatni korek. Dobra, ja go tu zawołam. Oni mogą też być na tych filarach. Dobra, on tu już idzie. Ale nie mogę iść wiecznie przy ścianie, bo robię. Robię wiecznie kółka. Czy ja ten już mam? Nie mam. To jest szósty. Dobra, gdzie jest wyjście? Dobra, teraz na spokojnie. Ale potwór już idzie za nami. Dobra, jesteśmy przy wejściu. Więc w zasadzie to jest dobrze, bo wyjście, jak się nie mylę, jest naprzeciwko wejścia. O, widzę wyjście. Jest zielone. O mój Boże. I fucking did it. Okej. I po prostu płyniemy w dół.
Gdzie ja jestem? O mój Boże, ja nie mogę uwierzyć, że mi się udało. I tylko dwa razy zginąłem. Dobra, to jest jedyne wyjście. Troszkę dziwnie spadam. Ale powiedzmy, tego jeszcze nie robiłem. Jest jakaś cutscenka, okej. Tego jeszcze nie robiłem. Więc może być ciekawe. Gdzie ja jestem? Znowu The Lobby? Okej. To wygląda jak The Lobby once again. Ale daje mi to vibe tych filmików z Backrooms. What does that mean? Nie wiem, powiedz mi. Króliczek z popcornem. Nie mogę interagować z niczym, więc najgorzej idziemy dalej. O Jezus, takie ciasne przejścia są najgorsze. O, to kojarzę. Backrooms, to jest takie trochę ikoniczne jak na Backrooms, tak myślę. Śmietnik, lina. Nie mogę jej wziąć. Przydałoby mi się. Mógłbym się powiesić, jakbym już nie wytrzymał. Albo powiesić kogoś. To też jest całkiem dobry plan. To jest exit. Dobra. To z rozbiegu. To nie jest rozbieg. Nie doskoczyłem. Co to były za oczy? Co się dzieje? Coś mnie obserwuje. Wszechświat. Fajna cutscenka. Nie no, lepszej cutscenki się nie dało zrobić. This way? Gniazdko. Ej, telefon można podłączyć. No nie bardzo this way. Aha, czyli to... To mnie nie widzi, ale... Słyszy. To skoro mnie to... To mnie serio nie widzi. To mnie serio nie widzi. Dobra, ja się nie ruszam. Jeśli się nie będę ruszać, to mnie nie usłyszy. I nie będzie miało pojęcia o mojej egzystencji. O mój Boże, jak tu blisko chodzi. Może ja się odsunę? Może daj mi pójść w tamtą stronę? Dlaczego tam jest wielkie oko? Nasz stwórca patrzy. Uaa, kurwa! Spokojnie. Ja jestem niegroźny. Dopóki... O, oko zniknęło. Dopóki nie mam przy sobie broni, jestem niegroźny. Miej nadzieję, że mi... nie podarują... żadnego kałacha.
żeby ci odstrzelić łeb, bo wtedy to się może dla ciebie źle skończyć. Albo dla mnie się źle skończy. Jeśli się okaże, że jesteś kuloodporny. Ale wygląda na to, że... O mój Boże, więcej oczu. O mój Boże. Aha. Mam trzy zamki. Czy jak podniosę tą kartkę, to on to też słyszy? To był dźwięk, więc teoretycznie... Chyba nie słyszał. O nie. Dobra, zrobimy to na spokojnie. Skradamy się, jak James Bond. Jakiś czarny coś. A dopóki nie jestem głośny, to mi nic nie zrobi, co nie? Co to znaczy? Klucz? Pies? Co to było? Serce mi bije jak pojebane. I nie mówię tak, że moje, tylko że mojej postaci w grze. Nie mówcie, że on to słyszy. Jeśli to słyszy. Czy on słyszy? Dobra, dobre pytanie. Czy on słyszy jak... Otwieram i zamykam. Szuflady? Nie wiem. Tamtej nic nie było. Ja przynajmniej nie widziałem, żeby coś było. O Jezus. O mój Boże, więcej szuflad. On tu jest. Chyba nie słyszy szuflad. Nie. Dobra, nie słyszę. Myślałem, że... Może jednak... Mam jeden klucz. Zakładam, że jest więcej pokoi. I w każdym jest jeden. Nie ma mnie tu. Co to? Czy on wącha? Co to był za odgłos? Ej ty, może o to chodzi z tym psem? Może to on jest tym psem? A taki dziwny ten pies. O.
drugi klucz. Dobra, ja tylko sprawdzam. Na razie sprawdzę tylko dolne szuflady. Ja wolę przy ścianie chodzić. Wiecie, ja przy ścianie czuję się bardziej bezpiecznie. Nie mogę tu otworzyć żadnej z tych półek. Fuck. Fuck. Gdzie on jest? Wolę go nie wołać. Wołanie go może się dla mnie bardzo źle skończyć. O mój Boże, tych pokoi jest więcej. Myślałem, że ich tutaj będzie mały, jeden mały pokój. A tu jest cały rozkład pokoi. Dobra, tutaj... Tutaj nic. Tutaj nic z tego nawet otworzyć nie mogę. Tu są szafki, niby mogę się chyba w nich chować, ale... Ale tego nie robić. Nie ma mnie tu. Patrzcie, on to słyszał. On słyszał tą szafkę. Spokojnie. On mnie nie widzi. Spokojnie. Dopóki jestem na kucaku, nie jest w stanie mnie zaatakować, co nie? Nie jest w stanie mnie usłyszeć. Nie wiem, czy słyszę, jak skaczę. Dobra, uciekanie przed tym mija się z celem. Trzeba po prostu... On słyszał chyba te półki, albo słyszał, że skacze, nie wiem. Ale jak mówiłem, uciekanie przed tym mija się z celem. To trzeba zrobić na spokojnie. Na cichutko. Na cichutko. To wcale nie... Ten stwór wcale nie jest straszny. To jest taki spokoziomek. Dopóki masz zamkniętą mordę, nic się nie zrobi. Co nie? Dopóki jesteś cicho, to ten stwór jest całkiem sympatyczny. Co nie? Jest miły. Nic ci nie zrobi. Nie jest w stanie cię skrzywdzić. Czemu się cofnął? On tu chyba idzie. Dobra, nie, na razie. On jakby czuł, że ja tu jestem. Dlaczego tu jest tyle pokoi? Mam dwa klucze. Dlaczego to jest zawsze ten... Zawsze ten jeden ostatni klucz.
Nie no, zakładam, że na górze to raczej nie będzie, że będzie... Co to za telefon? Okej, nie słyszał tego. O Jezus! Dobrze, że on nie słyszy półek. Dobra, jestem tutaj znów. Jestem z powrotem tutaj, ale... Nie znalazłem żadnego klucza. Spokojnie, kolego. Ja tylko przechodzę. Jak to mówiłem, jestem niegroźny. Tu są jeszcze półki. Dobra. A się okaże, że wcale nie musiałam tak daleko chodzić. Nie. Cześć kolego, buzi buzi. Ja tu nic nie robię. Nic nie knuję. Nic nie robię, kolego. My się lubimy. On te półki jednak słyszy. Nie wiem, mam wrażenie, że niektóre słyszy, niektóre nie słyszy. Albo słyszy po prostu jak... Jak to ja skaczę. To jest bardzo... O, zabił mnie! Jezus, jak się zlękłem! Okej, okay, czyli jednak słyszy jak skacze, nie słyszy półek. To jest... Dobrze, to dobrze, dobrze wiedzieć! Dobrze wiedzieć! Jak się zlękłem, Jezus Maria. Co ja mam na głowie? Dobra, nie ma co. Idę otworzyć oba zamki. I szukam trzeci. Mam nadzieję, że już będę mógł się wydostać. Bo ten poziom trwa troszkę za długo. Ten poziom trwa zdecydowanie za długo. I hej, tu też są szafki chyba. Które nie mogę otworzyć. Mam nadzieję, że wciąż mam te klucze, bo jeśli umarłem z kluczami i mi to anulowało, będzie trochę lipa. Trochę bardzo bym powiedział. Ale hej, on może tak... Mam wrażenie, że on może sobie tak tak po prostu ładnie przechodzić dookoła mnie, nic mi nie zrobi, bo już raz był bardzo blisko mnie. Także mogliśmy sobie już dać buziaki, ale nic mi nie zrobił wtedy, więc... Ej, jest, że może być blisko. Gdy nie hałasuje. O mój Boże. Nie gada. Nie. Nie mówcie, że... Na poważnie. Nie mam tych kluczy. Nie ma kurna. Klikam.
Nie no, idę sprawdzić w to samo miejsce. Wiem, gdzie był jeden klucz. Idę sprawdzić, czy ten klucz znów tam jest. Jeśli znów będzie, to znaczy, że mi anulowało. A to jest bardzo niemiłe. Niemiłe z ich strony. A jeśli tam nie będzie klucza, to oznacza, że gra jest zjebana. Nie no, bądźmy szczerzy, po prostu może to oznacza. Ej, ale widzę, że tu półki są otwarte. Ja je otwierałem, więc. Nie wiem. Nie ma tu tego klucza. Nie wiem, albo potrzebuję. Albo serio potrzebuję trzech. I dopiero wtedy mogę otworzyć wszystkie. To trochę bez sensu, ale niech będzie. Dobra, ja tu nie chcę się. Ta gra jest zrobiona w taki sposób, żebyś musiał. Kolego, spokojnie. Żebyś musiał zaryzykować życiem. Nie. Nie ma mnie tu. Czemu? Dlaczego on. Dlaczego on gwizdnął? Czy ja tu przez przypadek. Klikłem? Cześć, ja nic nie mówiłem, nic nie. Ja jestem cicho, nie wydaję z siebie żadnych odznak życia. Mam zamkniętą mordę. Nie no, zakładam, że jeden z kluczy jest. Jest gdzieś wyżej. Tak zakładam. To specjalnie tak zrobione, że hej, weź co? Podskocz, żebyś przynajmniej raz dostał jumpscare. Przynajmniej. Tu jest klucz. Jak ja go wtedy nie zauważyłem? O mój Boże, mam klucz. Dobra. Kolego, ty mi nic nie zrobisz, bo jestem cicho. Nie odzywam się. Dobra. Ja się wracam, idę otworzyć to. Cześć kolego. Jest spokojnie, nic się nie dzieje. Bardzo sympatyczny jesteś w sumie. Jak tak chodzisz i na mnie nie krzyczysz, to jesteś bardzo sympatyczny. Czy ja mogę to otworzyć? Dobra. Tego nie mogę otworzyć. Mogę jedno otworzyć. Nie mogę drugiego otworzyć. Nie mogę trzeciego. Nie zapisało mi tych kluczy. A patrzyłem do półki, w której wcześniej był klucz. Więc zakładam, że on jak nas łapie, zabiera nam klucz. Co to jest? Nie wiem, co tu się dzieje. Dobra, zakładam, że jak on nas łapie, zabiera nam klucz i oddaje gdzieś w jakieś inne miejsce. Tak zakładam. Więc możliwe, że ten klucz, który teraz nawet znalazłem,
Możliwe, że on wtedy, że wtedy go tam wcale nie było, tylko jak umarłem, on się tam zespawnował. Możliwe. Nie wiem. Zobaczę na... Jak będę montować. Dlaczego tych... Jakby fajnie, że no, tych regałów nie da się sprawdzić, co nie? Że... Coś tak łazi koło tych regałów. Coś mu przeszkadza w nich. Ja nie wiem, czy te regały... jakoś, nie wiem, wydają z siebie jakieś dźwięki, czy one rozmawiają z nim, nie wiem. Jezus. A tam widzę jeszcze więcej, tam jest jeszcze więcej, nie, już. Ja mam dość. Ha, mam dość tego. Za dużo backroomsów jak na dzisiaj. Dobra. Joyfriend? Nie, 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 spokojnie. Ja tutaj Marcin Notronik. Wiem, mój skin nie jest najładniejszy, ale jest najładniejszy, jaki byłem w stanie zrobić. Przynajmniej mi się podoba. No, to tyle. To tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że... Czy on tu gdzieś łaził? Chyba nie. Mam nadzieję, że... siema. Przyjdź. Pożegnamy się razem z widzami. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku jakoś lepiej to wyjdzie, że w ogóle w kolejnym odcinku nie będę musiał przechodzić poprzednich poziomów, że będę mógł po prostu startować z tego momentu, bo by było trochę głupio, ale zakładam, że jeśli teraz wyjdę, To jestem w stanie chyba wrócić do tego poziomu. Tak zakładam. Więc nie umarłem do końca, mam jeszcze dwa życia, ale po prostu, wiecie, musicie zrozumieć, jak człowiek ma dość, to człowiek ma dość. Kiedy indziej to dokończymy. Może jeszcze samemu to zrobię. Może z kimś, nie wiem. Myślę, że jeszcze jeden odcinek będzie... Jak będę próbować samemu tutaj coś zrobić. A tak jak mi się nie uda, to... To ktoś mi pomoże. Po prostu. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Jestem pod wrażeniem, jak szybko przeszłem The Lobby. To był fajny speedrun. Jestem zadowolony z tego, że pierwszy raz praktycznie udało mi się przejść te pool roomsy, tam gdzie te tentakle były dziwne. I cóż, doszłem do momentu, w którym mnie jeszcze nie było. A tyle co kojarzę, to nawet nie jest połowa. Więc nie wiem, całości raczej nie będę przechodzić. Bo całość jest długa. Nie wiem ile ma poziomi, nie wiem ile po prostu tutaj jest poziomów, ale jest ich... Podobno sporo, więcej niż na jeden czy dwa odcinki, tak myślę, więc może będzie seria, może nie, zobaczymy jak wam się spodoba. Ja uważam, że jak na Roblox, gra jest udana i jeszcze ten jumpscare od tego typa, który tutaj łazi w tle. Uspokój się, proszę cię. Jeszcze ten jumpscare. Ja się tak zlękłem, jak mnie złapał. To jest takie głośne, że ja nie wiem, czy nie ogłuchliście podczas oglądania tego. Mam nadzieję, że nie. Nie chcę być pozywany za... nie wiem. Mój syn ogłuchnął, bo widział twój odcinek, jak ci czarny coś złapało. No nie, no... To by było zabawne, to by był zabawny scenariusz. Dobra, widzimy się, no możliwe, że w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.